Znowu go zdradziłem. Gdy płakałem nocą tam. Bo nikt nie tknął mnie. Chociaż wiedzieli, że jestem jego uczniem. Jakby zapomnieli o mnie. Nie. Nie zapomnieli. Oni gardzili. Widzieli, jak się zapierałem, że nie mam nic wspólnego. Stałem i śmierdziałem strachem. I każdy z daleka omijał to miejsce, gdzie ja stałem. Wtedy ta kobieta, co mnie spytała, czyś ty Jezusowy, wyszła i powiedziała: będą was zabijać. Lepiej uciekaj stąd, Piotrze. Nie jesteś gotowy, by przy mistrzu stanąć. Piotrze, ty tam byłeś. Byłem, Tomaszu. Właśnie pamiętam tłumy zasłuchane. Pamiętam, jak mówił: kiedy cię uderzą, nadstaw drugi policzek. I tyś w to uwierzył. Ty to pamiętasz. A ja mam w pamięci, jak to nieśliśmy chleby, ludziom wygłodniałem. I chociaż wszyscy byli tacy zachwyceni, święci, to się wokół tych koszów tłumy kotłowały. Przecież widzieli, że on chleb rozmnożył. Nie byli głodni, trochę wygłodzeni. Przecież widzieli, że to jest cud Boży, że on kawałek chleba w 1000 chlebów zmienił, a każdy łapy wyciągał, odpychał innych i chlebem tym się tak opychał, jakby cudu nie widział. Jakby całe życie miał rzucić tylko ten chleba, jedyny kawałek. Taki jest twój lud, Piotrze. Gdybyśmy wygrali, to by tu siedzieli pieśniarze, uczeni. Każde nasze słowo zapisywali, badali na nowo. Ale ich nie ma. Taki jest nasz lud. Piotrze, kiedy z kuchni wyszła ta baba i pytać zaczęła, czyś od nas, czy nie od nas, nic nie chciała więcej. A kiedy potem tamci wzięli cię za ręce i znów pytali, nie było w pytaniach jakiegoś słówka, pół myśli, pół zdania. O co się pytali, tego się zaparłem, że jestem jednym z was. Wtedy poczułem takie zimno w sobie, opuszczenie i zapłakałem. Bo masz sumienie, ale może nie pojąłeś tego. Może wtedy ktoś chciał szepnąć, że w górze też nie są tak zgodni. Że choć jednym jesteśmy niewygodni, to może drugim będziemy wygodni. Gdyby on żył, my razem z nim, trochę w ukryciu, potem powolutku, spokojnie, inaczej do innych słuchaczy mówić. Przypomnij sobie, Piotrze, może jakie słowo, może nie jest za późno. Przecież on już w grobie. Ale my zostaliśmy. Możemy na nowo przypomnieć to, co było. Wpierw słowo po słowie oczyścić skórzu, gnoju, zacofania ojczyzny naszej, której nikt nie umie zrozumieć, bo i ona siebie nie rozumie. Może kto dał znak tobie? Staliśmy przy ogniu. Już nikt nie pytał, wszyscy wiedzieli, że kłamie. I nawet bawić się nie chcieli moim strachem. I chociaż czułem to znudzenie, pogardę, to czekałem na ich zapewnienie, że mnie wypuszczą wolno.
tak pod ścianami zacząłem się przemykać murem pod kuchniami. Przyszli. Gdzie się skryjemy? U swoich. Nie ma swoich, nie ma już nikogo. Zostaliśmy tylko my. I zanim pójdziemy, po co jak szczury kryć się pod podłogą? Zaczyna się i nasz ogrójec. Teraz powiemy tak za tak, nie za nie. Nie ma już ciała, więc jest zmartwychwstanie. Nie ma już ciała w grobie, więc on do nas idzie. Może już przyszedł, może go kto widział. Kto widział? On jest z nami, nie zapomniał o nas. A kamień? Cała ściana grobu odwalona. Jak mógł odwalić kamień? Trzeba paru chłopa i sposobem trza dźwignąć. On był taki słaby, ukrzyżowaniem przecież zmordowany, toć krzyża nie mógł unieść. Na rękach ma rany. Grób był szczelny, tak żeby się list nie podkopał, czy jakie inne zwierzę. Grób dobrze wybrany, bogaty grób, bezpieczny dla ciała, co czeka. Więc jak to? Grób otwarty, pusto, ni człowieka. A kto ci grób otworzył? Czy spotkałaś kogo z młodszych uczniów? A może płaciłaś żołnierzom, żeby odkryli kamień? Przekręci, co widzieli, a znowu nie wierzą. Po co tu jego śmierć opłakujecie? Płaczcie sami nad sobą. Wy jesteście w grobie. On żyje. Jeśli w waszej mowie brakuje na to słowa, wspomnijcie Łazarza, jak było. Przypomnijcie, co Pan wam powtarzał, że wróci. Przecież wołał, że Bóg go opuścił. A jego ciało było tak po śmierci silne, jakbyś nie trupa nawet dotknął, ale glinę martwą z martwych, którą gdzieś po stworzeniu świata odrzucono. Boś ty dotykał go. Bo myśmy żyli zamiast z nim umrzeć. Myśmy go zdradzili. My go zdradzamy jeszcze. My zdradzać będziemy. I choć przemówi do nas, każdy będzie niemy. Kiedy strażnicy o łapach z ołowiu biją kogoś, wołając, by się zastanowił i zgadł, kto bije. I zgadł, za co biją. Kiedy ciemności twarze nasze kryją i każdy słabość Piotra przyzywa na pomoc, bo jakim będzie jeszcze nie wiadomo. O Boże, spojrzyj na nas, jak popatrzyłeś w oczy Piotrowi. Jezu, daj nam siłę. Kiedy nad krajem naszym, zamiast zmartwychwstania, słyszymy śmiech ochrypły, jak koguta pianie. Przestań nam prorokować. Gdzie byli żołnierze, jeżeli grób był pusty? Czemu nie chcesz wierzyć? Chcę wierzyć, łatwo wierzyć. Czemu zmartwychwstały? Kiedy podniósł się z grobu, to dla większej chwały nie rozpędził tych straży. Czemu nas szukają? Ani się cudu boją, ani uciekają. Więc nie było żołnierzy? Nie. Grób otworzony i zawój z jego twarzy dokładnie złożony. I po co miał składać ten całun tak dokładnie w ogniu zmartwychwstania? A potem zniknąć, uciec tak bez pokazania? Komukolwiek? Widziałaś go? Nie było ciała. Chusta porządnie złożona leżała i nie było nikogo. A to mnie ciekawi. Kto w co gra teraz? Kto się nami bawi? Kto zostawił grób pusty? Gdybym miłował Pana tak, jak On mnie miłował. To byś ciało schował. To bym uwierzył. Byłbym przy tym grobie.
i tak zrozumiał Ciebie, chociaż nie zobaczył Twojego zmartwychwstania, boś może nie raczył pokazać nam się teraz. Tak, schowałbym ciało i grę zaczął na nowo. Kto tę grę zaczyna? Kto zmartwychwstanie ma przeciwko komu? Panie, niegodny jestem, byś do mego domu wstąpił. I być może nigdy nie zobaczę Ciebie i w oczy Twoje nie popatrzę. I widział będę ciągle tylko to spojrzenie, nim zapiał kogut. Dziwne to zdarzenie. Jeśli to ktoś z nas, ktoś młody, głupi, niewiedzący, coś się zaczyna teraz. Ktoś nazbyt gorliwy, ktoś, kto się czuje teraz bardzo sprawiedliwy i chce walczyć, gdy wszystko przegrane. A jeśli komuś tam w górze potrzebny syn cieśli z martwych powstały nagle, żeby lud zgłupiały na ulicę wyciągnąć i chwycić kraj cały? Za gardło! Trzeba iść, Piotrze. Dokąd mam iść, Janie? Do grobu. Już w grobie! Jesteśmy! Szukaj lepszego schronienia. Zniknij za niemów. Zapomnij o sobie. Zapomnieć? Tak, zapomnieć. Nie oddychać. Tak się zamknąć w sobie, schować. Aby ocalić to światło, co mamy. Kiedy czas nadejdzie, znowu się spotkamy. Jeśli przeżyjemy, będą nas kiedyś słuchać. Jeśli zaginiemy, nikt nie usłyszy słowa, bo martwy jest niemy. Idźcie, 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 idźcie. Najłatwiej iść. Najłatwiej zginąć. Nie ma go. Nie ma. A więc się zaczęło. Przyszedł czas, aby oddzielić tych, co go kochali, od tych, co będą wierni. Myśmy grób sprawdzali. Jest tak, jak mówiła. Ani śladu straży? Jezusa nie ma w grobie. Kamień odwalony. Sam z siebie? Dokoła czyściuteńka ziemia, jakby nikt palcem nie tknął. Dokładnie sprawdziłem. Zajrzałeś do środka? Wszedłem, w grobie byłem. I co? Ciała nie ma? Nie ma. Dotykałem całunu. I co? Jak leżał? Czy był tak złożony, jak ona mówiła? Ta chusta, co owijała głowę, złożona była na połowę, a całun był rozrzucony, jakby wiatr go dźwignął, potem o ziemię cisnął i tak zastygł na kamień. Co za kamień? Dotknąłeś? Dotknąłem. I co? Kawałek płótna. A go nie dźwignąłem, nie dałem rady. Jakby ciężar grobu, wszystkich grobów na tej ziemi wszedł w to płótno lniane. Magdalena. Magdalena została. A nie było sposobu, żeby dźwignąć to płótno. Każdą jego ranę to płótno wzięło w siebie. Na płótnie odbity jest on, jak był po śmierci. Więc gdzie jest ukryty? Zmartwychwstał. Zmartwychwstał. Módlcie się, aby w twarze nie zechciał nam popatrzeć, bo kto twarz pokaże?
Ja go widziałam. Ja go widziałam. Stałam i płakałam. Czemu płakałam, sama nie wiedziałam. Może dlatego, że go nie zobaczę, bo tak daleko odszedł i do takiej chwały. I tak być musi, nie może inaczej, żeby go oczy moje oglądały. Kiedy podniosłam głowę, widzę, siedzi anioł, najpierw jeden, i pyta: czemu, Magdaleno, głowę zwiesiłaś nisko, twarz masz zapłakaną? Patrzy drugi anioł, co był w nogach grobu, uśmiechnął się. I teraz tych aniołów obu podniosło się, patrzyły tak uważnie oba, że na początku jakbym zapomniała, że on z martwych wstał. I tak powiedziała: płaczę, Panie, bo przyszłam i nie widzę ciała. I komu teraz oddam ostatnią posługę? Wtedy jeden anioł uśmiechnął się, a drugi chyba zapłakał. A ja z tego wstydu zerwałam się i szybko przez ten ogród idę. Nagle patrzę, ogrodnik siedzi zadumany i tak mi się przygląda. Ogród był zdeptany, bo biegłam zapłakana. Więc chcę mówić: Panie, wszystko tu będzie pięknie posprzątane, ale może Ty powiesz, gdzie zabrano ciało? Nie wiem, czemu spytałam. Tak mi się spytało. Jakbym nie pamiętała, że on powstał z grobu, a przecież grób widziałam i aniołów obu. Ale tak w sobie czułam, że choć z martwych powstał, to jakby dla mnie samej trochę w grobie został, bo go już nie zobaczę. Może go zrozumiem gdzieś tam w chwale, ale jakby dzisiaj żyć nie umiem, kiedy on odszedł. Nagle jakby ciemność rozwarła się i patrzę, a to on przede mną, a nie żaden ogrodnik. Mam już wszystko, widzę go. A jeszcze mi mało, że go widzę. Bo tak mi się zachciało, żeby on mnie zawołał moim imieniem. I on zawołał: Mario. Mario. A ja tak słyszałam, jakby mnie Bóg na nowo stworzył jednym tchnieniem. Żebym na wieki wieków ten głos pamiętała. Jeśli on przyszedł, to tylko do ciebie. Przyszedł. Jeśli zmartwychwstał nie dla nas, to zmartwychwstanie, bośmy nie umarli, a żyjemy, żyli i żyjemy wciąż w strachu o siebie. Łaska nadziei już nam odebrana. Jeśli zmartwychwstał, żyje, odszedł z tego kraju. On twarz swoją na chwilę przed nami zataił i czekał. Aż po krzyku niedzieli palmowej, kiedy każdy promienie wiary miał nad głową. Kiedy mieliśmy wszystko, jak dziś nic nie mamy. Kiedy po wielkim świetle, co było nam dane. Świat nas wyśmiewa jak bandę pijanych. Czy teraz właśnie, gdy jesteśmy sami i ciemność się nad nami z hukiem zatrzasnęła? Uwierzymy w to światło, co było nad nami, że jest, pali jak iskra.
Czy oni poszaleli? Albo się popili? On wrócił, był z nami. Najpierw nie wierzyli, że wrócił do nich. Wstali w zachwyceniu, ale każdy niepewny tak w swoim sumieniu, czy on nie zechce między nich wybierać tych, kto wierzyli zawsze, od tych, którzy teraz tę prawdę zrozumieli. Czy zechce podzielić, czy sądzić zechce, czy może wybaczyć. A on? On nikomu się nie kazał tłumaczyć. On wie. On nam wybaczył. Wszedł, pośrodku stanął, ręce rozłożył, aby były pokazane rany od gwoździ. Widzieli rany? Potem koszulę na piersi otworzył, żeby bok przebity był im pokazany. Jeszcze nie wierzyli? Każdy się zatrwożył, że będzie sądzić, jak to było z nami. Ale on się uśmiechnął i powiedział: czemu stoicie zatrwożeni? I tak do każdego podszedł i szepnął: jestem jak najbardziej z wami. Niech kto dotknie rąk moich. Piotr podbiegł do niego. I dotknął? Tomaszu, dlaczego? Dlaczego boisz się swojej wiary? A może spotkania z Panem boisz się w ten dzień zmartwychwstania? Nie bój się. On cię szuka. Ja też go szukałem. Po ulicach błądziłem, w okna zaglądałem. Pytałem się, czego chcesz, Panie, ode mnie? Dlaczego czekać każesz nadaremnie na jakiś znak Twój? Ja nie wołam tego, żebyś się odezwał gromem słowa prawdziwego. Nie starczy byle podłogi skrzypnięcie, pisk myszy, ciche ptaka w powietrzu, przemknięcie, sen jak na jawie. Znajdziesz go. Nie było. Choć cienia twego blasku. Przecież tak patrzyłem w twarze spotkanych ludzi. Wcale nie wierzyłem, że on mi się pokaże tak, jak był mi znany. Ja wiem. Nie zasłużyłem na to, aby rany jego zobaczyć, ale gdzieś w człowieku najmniejszym, najbiedniejszym, dopytać się jego. Mówił: jeśli chcesz mnie zobaczyć, popatrz w twarz bliźniego. Tam jest. Tak myślałem, on mi się pokaże. A Jezus? Nic nie było. Obojętne twarze, takie jak moja. Bez żadnego znaku, że byłem z nim. Kochałem. Tomaszu. Tomaszu. Słyszałeś? Był z nami. Ty jego rany dotykałeś. Po co dotykać rany? A więc nie poznałeś. On usiadł z nami, zjadł rybę pieczoną i plaster miodu. Tomaszu. Tomaszu, nie rozumiesz, co się tutaj stało. I nie zrozumiem. Dopóki nie włożę palca mojego w jego krwawe rany. Tomaszu. I nie poczuję, jak gwóźdź był wbijany. Uwierz. Nie. On nie przyjdzie do mnie tak jak do nich.
Oni tak się potrafią w radość oddać Panu. Ja tego nie potrafię. Mnie to odebrano. Kiedyś i on radości nawet nie nauczył. Dał mi tylko nadzieję. Umiałem się smucić. Jakbym wierzył. Więc uwierz, że wrócił. Ale nie dla mnie. Oni w Galilei wesele powtarzają. To samo wesele. Tam przecie tak samo przy stołach siedzieli. Śpiewali, gadali. Wiesz, co ja myślałem? Więc uwierz, Tomaszu. On jest zawsze z nami. Gdzie byśmy byli, jak byśmy żyli, jest z nami, z tobą. Nie jesteśmy sami. Niechaj mi poda rękę. Dotknę jego rany. Pójdę, gdzie nas los zagoni, ale niech dotknę dłonią jego dłoni. Widzę. Thank you.